W jednej z kluczowych scen filmu Alfonso Caurona ludzkie dzieci z 2006 roku Theo postać grana przez Klajwa Owena odwiedza przyjaciela w elektrowni Battersea, która obecnie pełni rolę czegoś pomiędzy budynkiem rządowym a prywatną galerią sztuki. Skarby kultury Dawid Michała Anioła, Guernica Picasso, nadmuchiwana świnia Pink Floydów przechowywane są w budowli, która sama już stanowi odremontowany zabytek narodowy. To jedyna okazja, żeby zobaczyć, jak żyje elita, chroniąca się przed skutkami katastrofy, powodującej masową bezpłodność. Od pokolenia nie urodziło się ani jedno dziecko. Theo zadaje pytanie: Jaki to ma sens, skoro nikomu nie będzie dane tego oglądać? Przyszłe pokolenie nie może już służyć za alibi, bo go po prostu nie będzie. Odpowiedzią jest nihilistyczny hedonizm. Po prostu o tym nie myślę. Niezwykłe w dystopii, jaką są ludzkie dzieci, jest to, że jest charakterystyczna dla późnego kapitalizmu. To nie oklepany, totalitarny scenariusz, przerabiany w kółko w dystopiach, na przykład w V jak Vendetta Jamesa McTeiga z 2005 roku. W powieści P.D. Jamesa, na której film jest oparty, demokracja zostaje zawieszona, a krajem rządzi samozwańczy strażnik, ale film to na szczęście pomija. Z tego co wiemy, wszechobecne środki autorytarne mogłyby być wdrożone w ustroju politycznym, który nominalnie pozostaje demokratyczny. Wojna z terrorem przygotowała nas na taki rozwój wypadków. Normalizacja kryzysu stwarza sytuację, w której zniesienie środków prewencyjnych ustanowionych w sytuacji zagrożenia staje się niewyobrażalne. Kiedy skończy się wojna? Gdy oglądamy ludzkie dzieci, siłą rzeczy przypomina nam się stwierdzenie przypisywane Frederikowi Jamesonowi i Slawojowi Żyszkowi, iż łatwiej wyobrazić sobie koniec świata niż koniec kapitalizmu. Slogan ten celnie ujmuje to, co rozumiem przez realizm kapitalistyczny. Powszechne odczucie, że kapitalizm jest nie tylko jedynym względnie funkcjonującym systemem polityczno-ekonomicznym, ale co więcej, nie można obecnie nawet sobie wyobrazić jakiejkolwiek sensownej alternatywy względem niego. Dystopijne filmy i powieści były niegdyś ćwiczeniem takiej wyobraźni. Opisywane przez nie katastrofy służyły za narracyjny pretekst do wyłonienia się odmiennych sposobów życia, nie w ludzkich dzieciach. Wyobrażony w nim świat wydaje się być bardziej ekstrapolacją czy przerysowaniem naszego świata, niż alternatywą dla niego. W tamtym świecie, tak jak w naszym, ultraautorytaryzm i kapitał w żadnym razie się nie wykluczają. Obozy internowania znajdują się tuż obok kawiarni. W ludzkich dzieciach przestrzeń publiczna zostaje opuszczona, walają się na niej niepozbierane sterty śmieci i grasują zwierzęta. Jedna ze szczególnie głęboko zapadających w pamięć scen ma miejsce w zrujnowanej szkole, przez którą przebiega jeleń. Neoliberałowie Kapitalistyczni realiści par excellence celebrowali unicestwienie sfery publicznej, jednak na przekór ich oficjalnie żywionym nadziejom, w ludzkich dzieciach państwo nie zniknęło. Zostało jedynie zredukowane do swoich podstawowych funkcji militarno-politycznych. Mówię oficjalnie żywionym nadziejom, ponieważ neoliberałowie nieoficjalnie są uzależnieni od państwa, nawet jeśli na poziomie ideologii bezlitośnie je krytykują. Stało się to spektakularnie jasne podczas kryzysu bankowego z 2008 roku, kiedy państwo poproszone przez neoliberalnych ideologów bezzwocznie pospieszyło ratować system bankowy. Katastrofa w ludzkich dzieciach nie wydarzyła się niedawno, nie czeka też tuż za rogiem, raczej żyje się w niej. Nie ma żadnego ściśle określonego momentu kataklizmu. Świat się nie kończy z hukiem, lecz gaśnie, pruje w szwach, stopniowo rozpada. Nikt nie wie, co spowodowało katastrofę. Jej przyczyna jest tak głęboko zagrzebana w przeszłości, tak absolutnie oderwana od teraźniejszości, że wydaje się być kaprysem jakiejś złośliwej istoty. Cud na opak, przekleństwo, którego nie odkupi żaden akt skruchy. Klątwę zdjąć może tylko jakaś interwencja, równie nieoczekiwana jak sama rzucona wcześniej klątwa. Wszelkie działanie jest bezcelowe, jedynie ślepa wiara ma sens. Szerzy się przesąd i religia, pierwsze deski ratunku ludzi pozbawionych nadziei. Ale czym jest sama katastrofa? Temat bezpłodności należy oczywiście rozumieć metaforycznie, jako przeniesienie innego rodzaju lęku. Twierdzę, że lęk ten domaga się wręcz, żeby odczytywać go w kategoriach kulturowych, a pytanie, jakie stawia film, brzmi, jak długo kultura wytrzyma bez tego, co nowe? Co się stanie, gdy młodzi nie będą już w stanie stworzyć niczego, co by zaskakiwało? Ludzkie dzieci wiążą się z podejrzeniem, że koniec już nastąpił, z ideą, że właściwie przyszłość będzie nieść za sobą już tylko powtórzenie, rekombinację. Czy mogłoby się zdarzyć, że nie będzie już przełomów, szoku nowości? W rezultacie reakcją na tego typu lęki jest dwubiegunowa oscylacja, słaba mesjanistyczna nadzieja, że coś nowego musi się wydarzyć, kończy się na posępnym przekonaniu, że nic nowego wydarzyć się nie ma prawa. Uwaga przesuwa się z wypatrywania kolejnego rewolucyjnego przełomu na rozpamiętywanie przeszłości. Kiedy były ostatnie punkty zwrotne i właściwie jak bardzo były istotne? T.S. Eliot przebija gdzieś w tle ludzkich dzieci, które przecież przyjęły motyw bezpodności z ziemi jałowej. Kończące film motto Szantich, szantich, szantich ma więcej wspólnego z jego fragmentarycznym utworem niż z spokojem Upaniszad. Być może da się wyczytać z ludzkich dzieci troski innego Eliota, Eliota z tradycji i talentu indywidualnego. W eseju tym Eliot, niejako antycypując Harolda Bluma, opisał stosunek między tym, co kanoniczne, a tym, co nowe. Nowe definiowane jest jako reakcja na to, co już istnieje. Z kolei to, co zastanę, musi zostać ponownie skonfigurowane w odpowiedzi na to, co nowe. Eliot twierdził, że wyczerpanie się przyszłości zabierze nam przeszłość. Tradycja nic nie znaczy, jeśli nie jest już dłużej kontestowana i modyfikowana. Kultura, którą się już tylko przechowuje, nie jest w ogóle kulturą. Los guerniki Picassa, kiedyś pełnego udręki, oburzenia wymierzonego w faszystowskie bestialstwo, teraz malowidła ściennego jest symptomatyczne. Tak jak w pokazanej w filmie przestrzeni wystawowej Better See, obrazowi nadaje się status ikonicznego, kiedy obdziera się go z kontekstu, kiedy nie pełni żadnej funkcji. Żaden obiekt kulturowy nie może zachować swojej mocy oddziaływania, jeśli przestają nań patrzeć nowe oczy. Nie musimy czekać na nadejście niedalekiej przyszłości ludzkich dzieci, żeby zaobserwować przeistaczanie się kultury w eksponaty muzealne. Siła realizmu kapitalistycznego częściowo bierze się ze sposobu, w jaki kapitalizm subsumuje i konsumuje dotychczasową historię. Efekt systemu ekwiwalencji, nadającego wartość pieniężną wszystkim obiektom kulturowym, obojętnie czy jest to ikonografia religijna, pornografia czy das kapital. Przechadzka po British Museum, gdzie można podziwiać przedmioty wyrywane ze swoich światów, życia i zgromadzone jak na pokładzie statku jakiegoś kosmicznego predatora, stanowi doskonałą ilustrację tego, jak proces ten wygląda w praktyce. Przez przemianę praktyk i rytuałów w przedmioty o wartości czysto estetycznej, wiary dawnych kultur zostają ironicznie zobiektywizowane i przekształcone w artefakty. Realizm kapitalistyczny nie jest zatem jakimś poszczególnym przypadkiem realizmu, to raczej realizm sam w sobie. Jak zauważył Marx i Engels w manifeście komunistycznym, kapitał, cytuję. Zatopił świątobliwe dreszcze pobożnego marzycielstwa, rycerskiego zapału, mieszczańskiego sentymentalizmu w lodowatej wodzie egoistycznego wyrachowania. Godność osobistą zamienił w wartość wymienną, a na miejsce niezliczonych, uwierzytelnionych dokumentami uczciwie nabytych wolności, postawił jedną, pozbawioną sumienia wolność handlu. Słowem, na miejsce wyzysku, osłoniętego złudzeniami religijnymi i politycznymi, Postawił wyzysk jawny, bezwstydny, bezpośredni, nagi. Koniec cytatu. Kapitalizm jest tym, co pozostaje, gdy dawne wiary rozpadają się na poziomie organizacji rytualnej i symbolicznej, a jedyne, co pozostaje, to widz-konsument, z trudem przedzierający się przez rumowiska i zgliszcza. A jednak ten zwrot od wiary do estetyki. Od zaangażowania do biernego przypatrywania się, uważa się za jedną z cnót realizmu kapitalistycznego. Twierdząc, jak ujmuje to Badia, że wybawił nas od zgubnych abstrakcji inspirowanych przez ideologię przeszłości, realizm kapitalistyczny jawi się jako tarcza broniąca nas od niebezpieczeństw grożących nam ze strony samej wiary. Właściwa dla postmodernistycznego kapitalizmu postawa ironicznego dystansu ma ponoć uodpornić nas na pokusy fanatyzmu. Wmawia się nam, że obniżenie naszych oczekiwań to niewielka cena w zamian za ochronę przed terrorem i totalitaryzmem. Żyjemy w sprzeczności, jak zauważył Badie, cytat, sytuacja brutalna, głęboko nieegalitarna, gdzie każde istnienie ocenia się wyłącznie w kategoriach pieniężnych, prezentowana nam jest jako ideał. Żeby usprawiedliwić swój konserwatyzm, zwolennicy istniejącego porządku nie mogą nazwać go naprawdę idealnym czy cudownym. Zamiast tego zatem zdecydowali się mówić, że wszystko inne jest przerażające. Jasne, mówią, być może nie żyjemy w stanie idealnego, doskonałego dobra, ale mamy szczęście, że nie żyjemy w złu. Nasza demokracja nie jest doskonała, ale jest lepsza niż krwawe dyktatury. Kapitalizm jest niesprawiedliwy, ale nie jest zbrodniczy jak stalinizm. Pozwalamy umierać tysiącom afrykańczyków na AIDS, ale nie wypowiadamy rasistowsko-nacjonalistycznych deklaracji jak Milosewicz. Zabijamy Irakijczyków z samolotów, ale nie podżynamy im gardeł tak jak to robią w Rwandzie itd. Koniec cytatu. Realizm jest tutaj analogiczny z zaniżonym horyzontem oczekiwań osoby cierpiącej na depresję, która sądzi, że każdy stan pozytywny, jakakolwiek nadzieja, to już niebezpieczne złudzenie. Deluza i Guattari w swoim opisie kapitalizmu, z pewnością najbardziej imponującym od czasu Marxa, przedstawiają go jako pewnego rodzaju mroczną potencjalność, która nawiedza wszelkie wcześniejsze ustroje polityczne. Kapitał, twierdzą, to rzecz nienazywalna, coś odrażającego, przed czym społeczeństwa prymitywne i feudalnie zawczasu się broniły. Kiedy kapitalizm faktycznie nadchodzi, niesie ze sobą daleko idącą desekralizację kultury. To system, w którym nie zawiaduje już żadne transcendentalne prawo, przeciwnie. Unieważnia on wszelkie kody tylko po to, by zainstalować je ponownie ad hoc. Granice kapitalizmu nie są ustalone dekretem, lecz definiowane i redefiniowane pragmatycznie i prowizorycznie. To sprawia, że kapitalizm przypomina w dużym stopniu tytułowe coś z firmu Carpentera, monstrum. Istotę nieskończenie plastyczną, zdolną do przemieniania się i wchłonięcia dowolnej osoby, z którą wchodzi w kontakt. Kapitał, mówią Deleuze i Guattari, to pstrokaty obraz wszystkiego, w co kiedykolwiek wierzono. Dziwna hybryda ultra nowoczesności i tego, co archaiczne. Po tym jak Deleuze i Guattari napisali dwa tomy kapitalizmu i schizofrenii, przez lata wydawało się, że deterytorializujące impulsy kapitalizmu. Ograniczą się do finansów, zostawiając kulturę pod nadzorem sił reterytorializacji. Marazm, poczucie, że nic nowego już się nie wydarzy, nie jest oczywiście samo w sobie niczym nowym. Znajdujemy się w osławionym końcu historii, odtrąbionym przez Francisa Fukujamę po upadku muru berlińskiego. Teza Fukujamy. Że historia znalazła swój kres w politycznym liberalizmie, mogła stanowić powszechny przedmiot drwin, ale pogodzono się z nią, wręcz przyjęto za pewnik na poziomie kulturowej nieświadomości. Należy jednak pamiętać, że nawet wtedy, kiedy Fukuyama ją wysuwał, idea mówiąca o historii osiągającej stację końcową nie była jedynie czym triumfalizmem. Fukuyama ostrzegał, że jego olśniewająca metropolia będzie nawiedzana przez duchy ale myślał raczej o widmie Nietzschego niż Marksa. Niektóre z najbardziej proroczych fragmentów u Nietzschego to te, w których opisuje przesycenie danej epoki historią. Kiedy epoka popada w niebezpieczny nastrój ironii wobec samego siebie, jak pisał w niewczesnych rozważaniach, a następnie w jeszcze bardziej groźny cynizm, w której kosmopolityczna biegłość, oderwany spektatorializm zastępuje zaangażowanie i czynne uczestnictwo. To kondycja niczańskiego ostatniego człowieka, który wszystko pojął, ale którego dekadencko wycieńczył właśnie nadmiar samoświadomości. Stanowisko Fukujamy to w pewnym sensie lustrzane odbicie stanowiska Frederica Jamesona. Jameson użył kiedyś słynnego określenia, że postmodernizm to kulturowa logika późnego kapitalizmu. Dowodził, że porażka orientacji na przyszłość. Jest konstytutywnym elementem postmodernistycznej sceny kulturowej, którą, jak trafnie prorokował, zdominuje pastisz i ciągłe odgrzewanie kotletów. Biorąc pod uwagę to, że Jameson przekonująco wykazał istnienie relacji między kulturą postmodernistyczną i pewnymi tendencjami konsumenckiego lub postfordowskiego kapitalizmu, mogłoby się wydawać, że nie ma w ogóle potrzeby wprowadzania pojęcia realizmu kapitalistycznego. W pewnym sensie to prawda. To, co nazywam realizmem kapitalistycznym, można podciągnąć pod kategorię postmodernizmu zgodnie z teorią Jamesona. Mimo tego jednak, że Jameson podjął heroiczny wysiłek na rzecz doprecyzowania terminu postmodernizm, pozostał on pojęciem spornym, a jego znaczenie, adekwatnie, ale zarazem niezbyt przydatnie, zostało niedookreślone i nieustabilizowane. Co więcej, Chciałbym argumentować, że wiele procesów, które Jameson opisywał i analizował, pogłębiły się i stały się na tyle chroniczne, że przyszły pewnego rodzaju metamorfozę. Koniec końców wolę termin realizm kapitalistyczny od postmodernizmu z trzech powodów. W latach osiemdziesiątych, kiedy Jameson po raz pierwszy wysunął tezę na temat postmodernizmu, istniały jeszcze, przynajmniej z nazwy, polityczne alternatywy dla kapitalizmu. Jednak to, z czym mamy obecnie do czynienia, to daleko głębsze i dużo bardziej wszechogarniające uczucie wyczerpania oraz kulturowej i politycznej jałowości. W latach osiemdziesiątych nadal istniał realny socjalizm, choć znajdował się w ostatecznej fazie rozkładu. W Wielkiej Brytanii krawędź antagonizmu klasowego została całkowicie odsłonięta w trakcie takich wydarzeń jak strajk górników w latach 84-85, a ich porażka była istotnym momentem w rozwoju kapitalistycznego realizmu, przynajmniej równie znaczącym w wymiarze symbolicznym, co w swoich odczuwalnych skutkach. Decyzji o zamknięciu kopalni broniono dokładnie dlatego, że utrzymanie ich było nierealistyczne ekonomicznie. A górników obsadzono w roli ostatnich aktorów w kończącej się właśnie proletariackiej epopei. Lata 80. były epoką, w której walczono o realizm kapitalistyczny i go ustanowiono, w której doktryna Margaret Thatcher, że nie ma alternatywy, nie można sobie wymarzyć bardziej zwięzłego sloganu realizmu kapitalistycznego, stała się brutalną, samospełniającą się przepowiednią. Po drugie, Postmodernizm zakładał pewien stosunek do modernizmu. Praca Jamesona o postmodernizmie rozpoczyna się od analizy idei żywionej przez ludzi pokroju Adorna, że modernizm dysponował rewolucyjnym potencjałem na mocy samych swoich innowacji formalnych. To, co zaobserwował Jameson, to raczej włączenie motywów modernistycznych w kulturę popularną, na przykład w reklamie zowąd pojawiały się techniki surrealistyczne. W tym samym czasie, kiedy poszczególne formy modernizmu zostały wchłonięte i utowarowione, jego credo, rzekoma wiara w elitaryzm i monologiczny odgórny model kultury, zostały zakwestionowane i odrzucone w imię różnicy, różnorodności i pluralizmu. Realizm kapitalistyczny nie angażuje się już w tego rodzaju konfrontacje z modernizmem. Przeciwnie, z góry zakłada, że modernizm został przezwyciężony. Modernizm to coś, co może od czasu do czasu powrócić, ale wyłącznie jako zamrożony styl estetyczny, nigdy jako życiowy ideał. Po trzecie, od czasu upadku muru berlińskiego minęło już całe pokolenie. W latach 60. i 70. kapitalizm musiał mierzyć się z problemem, w jaki sposób okiełznać i wchłonąć energię przychodzącą z zewnątrz. Teraz jednak ma problem odwrotny, ponieważ tak skutecznie włączył w siebie to, co zewnętrzne, w jaki sposób może funkcjonować nie posiadając zewnętrza, które mógłby skolonizować i zawłaszczyć? Dla wielu ludzi Europy i Ameryki Północnej poniżej 20 roku życia brak alternatywy dla kapitalizmu w ogóle nie stanowi już jakiegokolwiek problemu. Kapitalizm w sposób niezagrożony okupuje horyzont tego, co daje się pomyśleć. Jameson ze zgrozą odnotowywał, jak kapitalizm wsiąknął w samą nieświadomość. Obecnie fakt, iż kapitalizm skolonizował życie senne ludzkości, traktowany jest jako oczywisty w takim stopniu, że nie warto tego nawet komentować. Niebezpieczne i z gruntu błędne byłoby wyobrażenie sobie, że jeszcze do niedawna kotłowało się w stanie jakiejś rajskiej niewinności mrowie politycznych możliwości. Dobrze jest zatem uświadomić sobie rolę, jaką pełniła komodyfikacja w produkcji kulturowej w całym XX wieku. Wydaje się jednak, że dawne zmagania między dotardment a komercjalizacją, pomiędzy subwersywnością i asymilacją, są już przebrzmiałe. To, z czym obecnie mamy do czynienia, to nie włączanie treści, które wcześniej zdawały się posiadać wywrotowy potencjał, lecz raczej ich prefabrykowanie, Wyprzedzające formatowanie i kształtowanie pragnień, aspiracji oraz nadziei kultury kapitalistycznej. Świadczy o tym, na przykład, ustanowienie unormowanych kulturowo sfer alternatywnych bądź niezależnych, które nieustannie powielają dawne gesty rebelii i kontestacji, jak gdyby wydarzały się po raz pierwszy. Alternatywność, czy niezależność, nie desygnuje czegoś, co istnieje poza kulturą głównego nurtu, to raczej jest tyle w obrębie mainstreamu. De facto style dominujące. Nikt nie ucieleśniał tego impasu, zmagając się z nim bardziej niż krótko Bane i Nirvana. Monstrualna prostracja i bezprzedmiotowa wściekłość kobejna zdawały się w umęczony sposób wyrażać przygnębienie generacji, które przyszło po historii, którego każdy ruch został przewidziany, namierzony, kupiony i sprzedany, zanim się w ogóle wydarzył. Cobain wiedział, że był tylko kolejnym spektaklem, że w MTV nic nie sprzedaje się lepiej niż bunt przeciwko MTV. Wiedział, że każdy jego krok jest banałem w dawno napisanym scenariuszu, wiedział, że nawet zdawanie sobie z tego sprawy to banał. Paraliżujący Cobaina Clinch jest dokładnie tym, o czym pisał Jameson. Tak jak kultura postmodernistyczna w ogóle, Cobain znalazł się w świecie, w którym niemożliwa jest już innowacja stylistyczna, gdzie można już tylko zwrócić się ku przeszłości do imitowania martwych stylów, mówienia przez zasłonę masek i głosów zmagazynowanych w muzeum wyobraźni globalnej już kultury. Tutaj nawet sukces oznacza porażkę, gdyż odnieść sukces oznaczałoby tylko tyle, że jest się świeżym kąskiem, którym karmi się system. Ale wzniosły egzystencjalny niepokój Nirwany i Kobeina należy już do starszej epoki. To, co nastąpiło po nich, to rok pastiszowy, który reprodukował dawne formy bez towarzyszących im lęków. Śmierć Kobeina przypieczętowała ostateczną klęskę i zaanektowanie utopijno-prometejskich ambicji roka. Kiedy umierał, rok był już spychany na dalszy plan przez hip-hop, którego globalny sukces Niejako zakładał z góry tego rodzaju prefabrykację, o której wcześniej wspominałem. Dla większości hip-hopowców jakakolwiek naiwna nadzieja na to, że kultura młodzieżowa mogłaby coś zmienić, została zastąpiona przez pragmatyczną akceptację bezwzględnie redukcyjnej wersji rzeczywistości. Simon Reynolds zwrócił uwagę w eseju w magazynie The Wire z 1996 roku, że cytat w hip-hopie real posiada dwa znaczenia. Po pierwsze oznacza muzykę autentyczną, bezkompromisową, która odmawia sprzedania się przemysłowi muzycznemu i złagodzenia swojego przekazu, żeby móc trafić do nowych grup odbiorców. Real oznacza również, że muzykę odzwierciedla rzeczywistość skonfigurowaną przez późno kapitalistyczną niestabilność, zinstytucjonalizowany rasizm, nasiloną inwigilację i prześladowanie młodych przez policję. Real oznacza śmierć tego, co społeczne korporacje, które odpowiadają na zwiększenie zysków nie podnoszeniem płac czy zwiększaniem premii, lecz redukcją firmy i zmniejszeniem zatrudnienia. Zwalnia się etatową siłę roboczą po to, aby stworzyć labilny rezerwuar pracowników zatrudnionych na niepełnym etacie, realizując zadania projektowe bez zabezpieczeń socjalnych czy stałej pracy. Koniec cytatu. Ostatecznie to właśnie odgrywanie przez hip hop pierwszej wersji realu, bezkompromisowej, umożliwiło jego łatwe wchłonięcie przez drugą rzeczywistość późno kapitalistycznej niestabilności ekonomicznej, gdzie taka autentyczność okazała się być bardzo poszukiwana. Gangsta rap ani nie odzwierciedla wcześniej istniejących warunków społecznych, jak twierdzi wielu jego zwolenników, ani nie jest po prostu ich rezultatem, jak argumentują jego krytycy. Zamknięty obieg, za sprawą którego hip-hop i późnokapitalistyczne pole społeczne karmią się sobą nawzajem, to raczej jeden ze sposobów, w jaki realizm kapitalistyczny przekształca się w swego rodzaju antymityczny mit. Podobieństwo między hip-hopem a filmami gangsterskimi takimi jak Scarface, Ojciec chrzestny, Wściekłe psy, chłopcy Sferajny czy pulp fiction bierze się z podzielanego przez nich przekonania, że odarli świat z sentymentalnych iluzji. I widzą go takim, jakim jest naprawdę. To hobbesowska wojna wszystkich przeciw wszystkim system permanentnego wyzysku i uogólnionej przestępczości. W hip-hopie pisze Reynolds, hasło zejdź na ziemię, get real, oznacza konfrontację z bezwzględnym stanem natury, gdzie albo wygrywasz, albo przegrywasz, i gdzie większość przegra. Ten sam światopogląd Neonir można znaleźć w komiksach Franka Millera czy powieściach Jamesa Elroya. W dziełach Millera i Elroya tkwi pewna doza demitologizującego maczyzmu. Pozują na bezlitosnych obserwatorów, którzy nie zgadzają się na upiększanie świata, na wpasowywanie go w rzekomo simplistyczne, binarne schematy etyczne charakteryzujące komiksowego superbohatera czy tradycyjną powieść kryminalną. Realizm zostaje tutaj raczej uwypuklony niż podminowany przez zafiksowanie się na dobrze sprzedającej się sensacyjności, nawet jeśli przesadne akcentowanie okrucieństwa, zdrady i brutalności u obu szybko zamienia się w autoparodię. W Czarnym jak smoła mroku pisał Mike Davis o El Royu w 1992 roku Nie ma miejsca na światło, które rzucałoby cień, a zło staje się banałem znanym z rozpraw sądowych. Rezultat przypomina moralną teksturę ery Reagan-Bush, przesycenie deprawacją, której nie jest w stanie oburzać czy chociażby budzić zainteresowanie. Taka desentyzacja pełni w kapitalistycznym realizmie pewną funkcję. Davis wysuwał hipotezę, że rolą noir z LA mogło być udzielenie poparcia wyłaniającemu się homo reganus.